Wiemy, kto wystąpi w prestiżowym turnieju kończącym obecny sezon światowego tenisa kobiecego WTA Finals w Riyadzie. W stolicy Arabii Saudyjskiej oprócz Igi Świątek wystąpią Białorusinka Aryna Sabalenka, Amerykanka Coco Gauff, Włoszka Jasmin Paolini, reprezentantka Kazachstanu Elena Rybakina, Amerykanka Jessica Pegula, Chinka Chiwen Zheng oraz Czeszka Barbora Krejcikowa. Tegoroczny turniej WTA Finals odbędzie się w dniach 2-9 listopada. Za nami druga kolejka Orlen Basket Ligi. Grający niezwykle efektownie, Anwil Włocławek pokonał Dziki Warszawa 79-70. Swój pierwszy mecz po powrocie do elity wygrała drużyna z Wałbrzycha. Górnik Zamek Książ pokonał na wyjeździe MKS Dąbrowa Górnicza 79-74. Tylko trzy drużyny w lidze wygrały pierwsze mecze sezonu i to one aktualnie znajdują się na podium Basket Ligi. 21 wykluczeń, to był prawdziwy mecz walki. Hit polskiej piłki ręcznej na korzyść Wisły Płock, która pokonała aktualnego lidera Orlen Superligi Industrię Kielce. Drużyna nawciarzy okazała się o 4 bramki lepsza od Kielczan.